Halo, halo, cześć, tu znowu Gimper. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii na kanale Zagrajmy z Gimperem, serii z gry Craft the World. Gierka wchodzi na slocik o 20:30, nowy slocik, do którego nie przyzwyczajajcie się. Raczej na tym kanale postaram się trzymać dwa odcinki dziennie. Ten slocik o 20:30 jest taki tymczasowy, chwilowy. Jeżeli skończy się jakaś seria, na przykład o 15:00, to Craft the World wskoczy na jej miejsce. I jeszcze tylko informacyjnie, słuchajcie, teraz przez jakiś czas oczywiście będą po te trzy odcinki dziennie. Nie. Jeżeli się cieszycie, jeżeli cieszycie się z serii z tej gry, możecie pomagać tak jak ten krasnoludek tutaj za mną. Gdzie jesteś, panie krasnoludku? I możecie na przykład dać łapkę w górę. Rzadko tutaj o to proszę, ale na tych pierwszych odcinkach jest to dla mnie dosyć istotne. Serię zacząłem z myślą, że będę prowadził ją na głównym kanale, bo pierwszy odcinek zrobił fajne tam 150 koła odsłon, ale drugi pokazał, że zdecydowanie duża część osób tam weszła i już nie weszła na drugi odcinek, tak? Po obejrzeniu pierwszego, ale zrobiło to fajny, sporo fajnych komentarzy przede wszystkim. I masa osób pisała z was, że chce z tego serię, że im się ta gra podoba i tak dalej. I jestem zajarany w chuj tą grą, więc powiedziałem, chuj wam w ryj. Mówię, dziecka na głównym kanale nie chcecie tego oglądać? Mówię, dobrze, to moje dziecka na drugim kanale sobie obejrzą, a ja sobie bardzo chętnie pogram Craft the World. Żeby stało się zadość rozpoczynaniu serii od nowa, zaczniemy od zupełnie nowej mapy, od nowej kampanii i dosyć szybko sobie to wszystko nadrobimy. No to zaczynajmy, Craft the World. Kurwa, jestem zakochany w tej grze, nie? Jestem tak zakochany. Dobra, nie podoba mi się może ta lokacja początkowa trochę. Co? Spróbuję sobie jeszcze raz przelosować. Nie powinienem tak robić, ale jeden raz powiedzmy, że sobie przelosuję. No, też nie jest dobrze, ale okej, zaczynajmy. Udało nam się, starożytny portal do miasta jest otwarty. Rozpoczynamy w takim razie zupełnie nową przygodę. Witaj, nasz krasnoludzie. Jak masz na imię? Dobiesław, cześć Dobiesław, jesteś drwalem, cieszy mnie to. Bo dokładnie będziesz zaczynał od ścinania różnych rzeczy. Jak będziesz tylko miał trochę drewna, to wykonamy ci pierwsze narzędzia. Wydobądź też trochę tutaj kamienia, zetnij drzewo, oh yeah, dostaliśmy. Bardzo mnie to cieszy. Nawet zaraz pozbierasz trochę rzeczy. Ścinaj, ścinaj. Najważniejsze, żeby mu siekierkę zrobić pierwszą, ale to na początek on musi to wszystko tutaj porobić. O nie, walka, dobra, zabij tego, to stworzonko. I dostajemy drugiego skrzata, cieszy nas to niezmiernie. To wszystko sobie tutaj musimy pościnać, a tutaj powydobywać oczywiście. W ten sposób. Tu sobie ścinamy, tu sobie wydobywamy. Drugi krasnalu, jak masz na imię? Sixtus, cześć Sixtusie. Witam cię bardzo serdecznie w naszej osadzie. Wykop tunel, zrobione jak najbardziej. Podstawowe technologie, zbieranie kamieni, to wszystko są podstawy. Podstaw absolutnie. Sklep grunta, o tutaj z tej strony go nie ma, tu jest dosyć spora góra. Tutaj jest sklep grunta i tu będą się też ewentualne trolle respi. Tu już mamy barana, jakieś krasnoludy są atakowane, oczywiście to jest ten gówniak z drzewa tylko. Tu mamy też jakieś dziki, kury, fajnie, wygląda to sobie bardzo, bardzo spoko. Jadymy w takim razie. Tutaj ścinajcie jak najbardziej i zbierajcie tego jak najwięcej, żebyśmy mogli za chwilę zacząć crafting. I już możemy to zrobić, więc co, może zacznijmy od jakiejś siekiery. Tutaj na dzień dobry, raz, dwa, pyk. I nie wiem, któryś z was sobie ją dostanie, niech to będzie może Dobiesław, który jest i tak... Który jest i tak drwalem. Dobra, ścinajcie to drewno, wydobądźcie tu kamień i przede wszystkim zacznijcie przenosić te rzeczy tutaj. Wrzucimy sobie portale tutaj w to miejsce i wam już tutaj będziemy ustawiać, żebyście po prostu maksymalnie szybko chodzili. Zależy nam na czasie, bo jak tylko ruszą na nas te grupy potworów, to będziemy musieli bardzo, bardzo walczyć o ten czas, żeby to wszystko sprawnie działało, prawda? Tu dwa, tu są maksymalnie dwa, wykopcie. Pięknie tutaj przynoszą, zobaczcie, tylko portal, zbiórka, portal. Portal, zbiórka, portal. Aha. A nie mamy kamieni i to jest niedobre. To tutaj poproszę ładnie wykopać. Nie wiem, tu wam zrobię też portal. Przejdźcie tam, ale bardzo słusznie chcą najpierw pozbierać, zanim ruszą dalej. Wykopaliskami trochę pozbierali i teraz poszli dalej. Ty łebku, zaraz nam przyniesiesz tutaj trochę kamienia. I dzięki temu przygotujemy pierwsze prymitywne narzędzia dla naszych chłopów. Jeszcze dwa kamienie muszę zebrać. O, jak się dobrze składa. Dokładnie jeszcze dwa tutaj mamy. Nie wiem, jeden tutaj mogę na przykład rozbić. Tutaj jeszcze coś zbierają i dobra. Robimy sobie tak, robimy sobie od razu kilofy dla nich, żeby hopy mogły tutaj nam wydobywać. Dwa kilofy, żeby hopy mogły nam wydobywać skuteczniej kamienie. I oczywiście dwie maczugi dla was, chłopaki. Podstawowe tworzenie narzędzi ukończone. Możemy zajrzeć sobie do drzewka technologii oczywiście. I ekwipujemy was w maczugi.
Sykstus otrzymuje też siekierę, Dobiesław otrzymuje tutaj komplecik. I bardzo ładnie, teraz mając to możemy sobie radzić dużo szybciej. Jeszcze dwa kamienie, musimy też zająć się podstawową obróbką drewna poprzez przygotowanie kilku mostków. Zrobimy je sobie zawczasu, bo one nam się zaraz przydadzą dosyć mocno. Damy je tu. Tych włazów sobie nie robimy, bo one są nam niepotrzebne. Później będziemy mieć drzwi, które dopiero zrobimy. Kilka drabinek jak najbardziej, myślę, że nawet 5. Bardzo w porządku. Mamy kolejnego gościa, dostajemy drabinę i maczugę. Przygotujemy za chwileczkę dla niego pełne wyposażenie. Nie przygotujemy, bo brakuje nam kamieni. Więc spróbujmy wydobyć tutaj te kamienie, które tu są. Tu ścinamy drewno. Nagroda wykonana, zbierz kamienie, spoko. Tu otwórzmy portal i pozbierajmy trochę tych drzew, na ile to wykonalne. Tutaj coś wlewa się też, dobra, ty sobie będziesz tutaj kopał elegancko, kumplu. Nowe zadania, ściąć 30 drzew, stworzyć hełm, podstawowe płatnerstwo, oświetlenia i tego typu sprawy. Za chwileczkę tu się zaczniemy wkopać, o, tu już woda się narobiła, zobaczcie. I nie możemy nic zrobić. Co ty robisz, gościu? Aha, tutaj zbierasz sobie rzeczy, spoko, w porządku, mi to pasuje. Tutaj sobie ścinacie. Czy ktoś tam chodzi jeszcze ze sztyletem? Ja przepraszam bardzo. A chodzisz ze sztyletem, bo nie mieliśmy dość kamieni, żeby wykonać narzędzia. Ale już mamy. Pyk, 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 pyk. I również maczuga dla ciebie. Celino. Właśnie, to jest coś, o czym nie powiedziałem na samym początku. Gramy sobie, słuchajcie, z dodatkiem. Zainstalowałem tutaj taki dodatek, który się nazywa Sisters in Arms po angielsku. I on powoduje, że mamy krasnoludki. Krasnoludki mają trochę mniej zdrowia, ale są nieco szybsze. Tam to też powoduje dodanie kilku nowych rzeczy. To znaczy na maksymalnym oddaleniu mamy pokazane na przykład te podstawowe złoża tutaj u samej góry i kilka jeszcze innych fajnych rzeczy. Stwierdziłem, że skoro już tutaj zaczynamy od nowa, to spoko będzie to zacząć z DLC. Dobra, tu sobie przedłużymy portal losa. Tu sobie zrobimy portal losa i te dwójkę drzewek też sobie zetniemy. Co musimy dalej zrobić? Tak naprawdę ścinać drzewa i zrobić hełm. Hełm robimy w ten sposób. Liści mamy, drewna mamy. Mamy trzy krasnale, więc raz, dwa, trzy hełmy. Co my tam jeszcze do podstawowego płatnerstwa możemy zrobić? Linę, ale do liny nie mamy rzeczy. Tu mamy żarcie. Plecak jeszcze mógłbym zrobić, ale do tego potrzebuję liny. I do tarczy też potrzebuję liny. I do zbroi też potrzebuję liny, więc wyszłoby na to, że musiałbym te hełmy robić. A szczerze mówiąc, średnio mi się chce. Dobra, zacznijmy od zrobienia tej pochodni, żeby podstawowe oświetlenie zbadać. 32 pochodnie oczywiście. Zamykamy sobie to drzewko. Level 4 i nowy skrzat w takim razie przychodzi do nas. Krasnoludy są atakowane, co się tu dzieje? No, to był tylko jakiś robak. Tu się nie mogę dostać, dobra. Bo jest tutaj wodą zalane. Tu nowe rzeczy odblokowaliśmy. Możemy rzeczy z żelaza teraz robić, ale jeszcze... Ale jeszcze nie, bo jeszcze nie mamy wydobytego żelaza. Te rzeczy sobie możemy zrobić w gruncie rzeczy tak naprawdę już, żeby mieć jakieś pierwsze stoły tutaj. Pyk, pyk, dzień dobry, jakieś ze dwa stoły się przydadzą. Ze dwa łóżka na pewno. Raz, dwa. Ze dwa łóżka. Jeszcze nam brakuje do podstawowego wyposażenia. Brakuje nam, no trochę drewna. Dobra, to ścinajcie tutaj, chłopaki. Słuchajcie, no żeby to na pewno działało. Tu mamy księgę młynarza. Dzień dobry, fantastycznie. Ktoś tam sobie w przyszłości zostanie młynarzem. Tutaj mam nadzieję, że fajnie kamień będziecie wydobywać. No i dobra, robicie to już, bardzo mi się to podoba. Tutaj będzie kolejny kamień, jak się wkopiemy tam. Tylko, że tu jest woda. Trzeba będzie ją osuszyć za pomocą wiader, ale to zrobimy sobie nieco później też. Dobra, tu sobie jakoś to poreperujemy. Ale tak, na pewno tutaj już jedno piętro pod bazą robimy tak. Nawet o szerokości dwóch tych kratek sobie to zróbmy. Tak powinno być dosyć sprawnie, w ten sposób. Dobra, wykopcie to tutaj. Tu sobie zrobimy naturalnie drabiny. Tu nie, bo tu będzie mostek. Tu sobie zrobimy naturalnie drabiny. Jakiś duszkers przyszedł. Załatwimy go i mamy złotą monetę z ziemi. Bardzo elegancko, zobaczcie. Jak tam crafting? Mamy trochę drewna. Nawet jakąś ziemię tu żeśmy zebrali. Mamy trochę drewna, ziemię sobie weźmiemy do uzupełniania rzeczy w przyszłości. Dwa krzesła i super, te technologie mamy już ukończoną również. Bardzo mnie to cieszy. I możemy teraz robić deski, bo mamy zaawansowaną obróbkę drewna. Możemy robić pracownię, wiadro przede wszystkim. Deski i gwoździe potrzebujemy do tego. Wiadro jest ważne, bo będziemy wodę z niego wylewać. Mamy palenisko z kotłem, a także pierwsze potrawy. Zajrzyjmy sobie na drzewko technologii. Mamy tak, oświetlenie daje nam podstawowe kucharstwo. Gotowanie, czym jest kucharstwo? Wyposażenie daje nam tu zaawansowaną obróbkę drewna.
Płatnerstwo też mamy, tutaj hełmy możemy robić, żeby podstawowe uzbrojenie iść. Ale póki co, to przede wszystkim będziemy musieli podstawową obróbkę żelaza zrobić. I co tu się dzieje? O, jakiś grubol przed... O kurwa, i dużo szkieletów. Bardzo dużo szkieletów, trzeba to będzie tutaj bardzo ostrożnie zrobić. Tutaj portallo. Żebyście wysek krzywdy nie zrobili. Wracać do bazy. Tego zabić. Dobra. Tego zabić. Wracać do bazy wszyscy. Wracać do bazy. Dobra, to zabijcie, Jezus. Nie! Zabić tego. Dobrze? Tu nie powinieneś nigdy iść, kolego. Dobra, zabić tego. Teraz zabić tego i teraz zabić tego. Dobrze, po kolei, bardzo ładnie. Zgarniasz monetę. Z zadań zabić 10 szkieletów, rolnictwo, przygotować trochę jedzenia, kucharstwo, ściąć 30 drzew. Dobra, to wszystkim sobie tutaj musimy to wyciąć. Tutaj te liście sobie będziemy wycinać, tam zejdziemy w dół. Żelazo mamy tu kawałek w prawo, jak pójdziemy. Awans, kolejny level, 2 kilofy i krzesło, zajebiście. Księga myśliwego, wzrost populacji o 1. Musimy 2 nowe skrzaty wyekwipować, mamy tak. Jak tam z hełmami? Nie założyliśmy nikomu hełmów, więc już zakładamy. Za to kolejny level i expy dostajemy, super. Tobie zakładamy hełm, tobie zakładamy hełm. Zbigniew i Zygmunt do nas przybyli. Zbigniew i Zygmunt, potrzebujemy zrobić dla was 2 hełmy i... 2 hełmy i 1 komplet narzędzi. Tak, 1 komplet, 2 hełmy i 1 komplet narzędzi musimy zrobić. To zrobimy tak, raz, dwa. 1 komplet narzędzi, pyk. Pyk, dziękuję. Możemy teraz zaekwipować, a tutaj już jest założony, więc tu dokładam tylko hełm. I Zygmunt musi komplet narzędzi dostać i dostajesz, proszę bardzo, razem z hełmem. Mamy księgę myśliwego i młynarza. Na razie tego rozdawać nie będziemy, dobra. Któreście sobie wykopali, chłopaki. Bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam. Zróbmy nas, o nie, nie działa to, jest źle zrobione. No to zróbmy to tak, tak na przykład. To jest niegłupie, tak, tak. I załóżmy, że to jest w miarę tam foremnie teraz. Po prostu dalej sobie ustawimy. Co my sobie ustawimy? Co sobie ustawimy? Stół, tu sobie ustawimy. Stół, tu sobie ustawimy. Spoko, spoko. Dwa. Kurwo. A nie możemy dwóch łóżek koło siebie. Nawet co ustawimy łóżko, tu sobie ustawimy łóżko. W ten sposób. Tu sobie ustawimy dwa krzesła na przykład, żebyście dostali troszkę tej wygody. Tu sobie zbudujemy takie oto pomostki. Tutaj ziemię możemy ustawić chyba, prawda? Czy się mylę? Zbuduj ziemia. I tu możemy ziemię tak samo postawić. Czy się mylę? Nie, dokładnie, mamy ziemię. I to nas cieszy, tutaj ślimaka zabijemy za nim cokolwiek. Tutaj zetniemy to. Tu zetniemy to. Tu mamy księgę pływaka, bardzo ładnie nam idzie. Szybciutko się rozwijamy, rolnictwo dostaliśmy za ścięcie tego. Dokładnie tak. Tu jakiś ślimak chodzi, ale on jest raczej niegroźny. Jeżeli o to chodzi, tu sobie to zetniemy i postawimy tutaj kładkę. To sobie wytniemy i tutaj wstawimy zaraz ziemię dla estetyki. Tutaj widzę, że go nie sięgacie, chłopaki. Spoko, tu sobie postaw kładkę. Albo można by ziemię tu postawić. Tak, postaw tu ziemię. I niech to będzie tutaj zamknięte po prostu. A sobie wykopiemy tunele tutaj. Z prawej strony będzie tunel do miningu i z prawej strony będzie tunel do miningu. Dobra, tu potrzebujecie drabiny, chłopaki. Rozumiem, rozumiem, już wam ustawiam drabinę. I tu wam tak samo ustawiam drabinę. Drabinę, rabina. Dobrze, tutaj. Tego nie zaznaczaj. Okej, tu zaczyna to ładnie wyglądać, jeśli mam być szczery. To sobie zaznaczymy, to sobie zaznaczymy. Tu mamy wam portal. Okej, pojawił się obóz troli, trzeba bardzo ostrożnie teraz. Tu se postawimy, to se zetniemy, to se zetniemy. To se zetniemy, to se zetniemy, to se zetniemy. Nie, nie chcemy się z tobą lać, kolego. Chcemy sobie tu ścinać drewna, drzewa. Idą trole, wracać do bazy, natychmiast wszyscy. Wszyscy natychmiast do schronienia wracać. Ustawimy tu sobie tego chopka, którego tu powinniśmy mieć już od dawna. Czy nie? Gdzie jest pan totem? Tu jest totem, mamy jeden. Nie można go skraftować. Ustawimy sobie totem. Tu pod ziemią niby byłoby spoko, ale dobra, damy go sobie na zewnątrz. Dobra, mamy totemik. Zaraz będziemy się otaczać, ale póki co na spokojnie atak na trolla. Jak najwięcej osób naraz, to będzie jak największa szansa, że zadamy sensowne obrażenia. Jebiebieb, dobra, okej, pierwszy troll załatwiony. Drugiego trolla tłuczemy. Zajebiście, będą spierdalać zaraz. Zobaczcie, spierdalają. Spierdalają te trolle. Ty krasnalu tam się nie daj. Dobra, tutaj portal w razie czego. Wycofać się wszyscy. Dobrze, teraz lejemy tego. Pięknie, ale to zajebiście rozegraliśmy.
Idziemy teraz na ciebie, zabijamy te trolle, żeby se nie myślały. Trzeba kurwa expa na nich porobić. I bios kurwy synu. Załatw go. Cudownie, okej, trolle porobione. Bang, dziękuję, tak się to robi. Tak się robi hip hop. Kurwa, pięknie to rozkminiamy, dobra. Tutaj wy se przechodzicie, tu se przechodzicie, tu se przechodzicie. Pójdźmy sobie teraz tu. Zróbmy tutaj ten i zabijmy tego łba i rozwalmy ich obóz w takim razie. Bo oni są teraz zupełnie bezbronni. 42 minuty do pojawienia się pierwszej fali sporów, spoko. Ciebie zabijamy, kutasiorzu. I ten obóz możemy rozwalić, tu możemy se drzewo ściąć, tu możemy se drzewo ściąć. Spoko, możemy to robić, nie? Bez problemu raczej. Dokładnie, krasnale tu leją. Zajebiście. I mamy sporo fajnych rzeczy. Tak trzeba robić, bo te trolle chyba mogłyby tu jeszcze raz przechodzić tak naprawdę do mnie. A tego nie chcemy. Co tu za kurczak mały się tutaj zakręcił? Dobra. Tu ustawiamy ziemię, zbuduj ziemię, a tu ustawiamy ziemię, żeby było foremnie ładnie. I tyle, chociaż tu nie jest symetrycznie wcale. No to musimy tu zbudować ziemię, zbudować ziemię, zbudować ziemię, zbudować ziemię. I teraz tu mamy 4 od drabinki, tu mamy 3, więc tu musimy tak zbudować i będziemy mieć ładną, symetryczną bazę. Lubimy symetrię, symetria jest kurwa kluczem, żeby żyć, nie? Totalnie, uwielbiam symetrię, kocham ją. Kocham ją i niech nikt mi nie podskakuje. Rozbierz drabinę, rozbierz drabinę. Jaka tam drabina, weź się nie napinaj. Dobra, tu będziemy mieli zejścia niżej na kolejne kondygnacje i zaraz będziemy sobie to wszystko konstruować. Żeby to jednak robić, będzie przygotuj trochę jedzenia. Muszę jedzenie postawić na stołach, to dostajemy kolejny expik. Spoko, to sobie damy tak, to sobie damy tak. Ustawimy tam, nie wiem, trochę szyszek. Zajebiście, 200 expów, dostaliśmy hełmik. Trochę tego. Co ja potrzebuję zrobić, żeby dostać się do rzeczy budowlanych? Potrzebuję obróbką żelaza się zająć. Dokładnie tak. Więc musimy ASAP teraz wkopać się tutaj do żelaza. Tu już po jednej sztuce, niech będą korytarze. Chociaż dobra, to się wkopujemy w złoże. Więc to nie ma znaczenia, co my tam sobie chcemy za bardzo. Bo idziemy po złoże, a nie żeby się dobrze bawić. Tutaj w dół. Tu są złoże, ale tam nie mamy dostępu zbytnio. Tu będziemy musieli zrobić taką kopalnię. I w prawo idźmy. Tędy generalnie idźmy w prawo. Zobaczcie, zobaczcie, co my tu mamy. Zajebiście dużo żelaza, to mi się podoba. Tutaj od razu portale. Mistyczne światło. Wchodzimy na dół, no bo co nam pozostało do roboty? Tak naprawdę tu, oni niech sobie ewentualnie to otworzą, spoko. Bez problemu, za chwileczkę 6 level. To mnie cieszy bardzo, czy mam jakąś pierdółkę, którą mogę zrobić, żeby 6 level bić? Podstawowe kucharstwo, obróbka żelaza, 30 drzew, płatnerstwo, szkielety, ruda żelaza. Za chwileczkę z rudy żelaza dostaniemy, tutaj nie chcę się wkopywać, mój Boże. Dobra, wy tu kopiecie, bardzo ładnie. Serdeczny portal, ly. Dobra, dobra, kopać, kopać, pięknie. To jak skopiesz, to tu zrobimy portal, cudnie. Tu się wkopuj, krasnoludy atakowane, o nie. Dobra, kolejny level, ruda żelaza, 2 krzesła, 3 pomosty. Kolejny krasnal, na razie to lejemy się tutaj, chłopaki. Lejemy, lejemy się z nim, dobrze, zabijcie tego od razu, tutaj dzika. On nam za dużo nie zrobi, a za niego dostajemy expa. Jakieś tam kolejne itemki z niego, mięso, cudownie. Nie możesz przejść, dobra, tutaj nic nie rób. Tu powinniśmy wstawić, to prawda, tu powinniśmy wykorzystać drabinkę i wstawić ziemię. Ziemia jest ważna, bo ziemia pokazuje nam, że możemy ładną kryjówkę zrobić. Tu zrobiliśmy jakieś piaski, rudy żelaza, pierwsze zajebiście, bardzo mnie to cieszy. Ziemię tu damy zamiast stołów i tu postaw proszę ziemię, żeby to było równolegle. Tutaj mamy portale i zobaczcie, tu znaleźliśmy fajne rzeczy. Za chwileczkę będziemy to sobie oglądać. Tu znaleźliśmy fajne rzeczy. Level 6 naszej osady, słuchajcie, rozbudowujemy się. Dobra, wszyscy powrót do bazy, bo tu mamy szkielety, jeszcze odeprzyjmy sobie ten atak w tym odcinku. Tylko teraz ostrożnie. Dobra, załatwieni. Bardzo dobrze, 6 level, wszyscy w bazie, 6 łbów. Rebekę zaraz sobie wyposażymy, bo jest niewyposażona. A w końcu dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Craft the World już jutro 20:30. Trzymajcie się ciepło, cześć.